Natan nie chciała wyjść. On tylko tak rozmawiał, że chce, żeby zrobić rozgłos, a i tak nie chciał, bo wie, co by mu zrobił. Czy także Denis, to jest kłamstwo. Co jak co? Ja nie lubię, jak ktoś tak oszukuje. Ale ja rozmawiałem z właścicielami federacji i Natan chciał do samego końca. Słuchaj, ty mi nie pierdol, że ci mówię serio. Mówię ci serio. I on mi napierdalał tak cały czas, że się wystraszyłeś. Dlatego ci mówiłem od razu. Nie. Mówię ci teraz serio, że Natan do samego końca naciskał, że chce być razem z ciosem. Słuchaj, to dobrze, no to robimy to. Ktoś tu kłamie. To robimy walkę z Natanem i ciosem. O, od razu. Dawaj. Podpisujemy kontakt i lecimy. Miałem się kupić z Ferrarim. Ferrari napisał, że się nie chce bić. Okej, okay. Ze zdrowie rodziny było okej, okay. Ale później Maciasz! Ty wypierdalaj szmato, bo ci raz pierdolisz stąd. Mówię ci, kondo nie wypierdalaj. Nie będę wypierdalał. Powiedz... Dobra, słuchajcie mnie, jak to było? Nikt się nie słuchać. Powiedz, czemu tylko pierdolisz, że ja nie chciałem się spotkać? Słuchajcie, dzika wejdzie na scenę, wychodzę, walki nie ma. Kurwa, które obraża rodzinę? Słuchaj, mówię ci dziko, bo nie dojdzie do walki i będziesz rozjebany za halą. Jeb ci kurwo, policji na dziko. Sponsorem filmu jest GeForce Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEP4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, na przykład Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez PaySafeCard. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo, przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Słuchaj, mówię ostatni raz dla federacji, zaraz się wkurwie i walki nie będzie! Wypierdalaj stąd dziko jeba! Weź się tą kurwę stąd i się ciągnij stąd dziko jeba! 5 sekund kurwa i cię nie ma! 5, 4, 3, 2, 1, kurwa, jestem! Jeszcze raz tu dziko będzie, walki nie będzie, ostrzegam, jebać kurwę! Ciągnij się tam dziko! No i widzisz kurwa, wypierdalasz stąd! Na ważeniu się... Pewnie się i nie, mówię otwarcie jak jest, bo nikt nie będzie mi tu w chuj robił. Miała być walka z Ferrarim, Ferrari nie chciał, no to tak. Bo coś się wyjebało niefajnego i tyle. Ale druga sprawa, później kurwa chciał się bić i chciał wyjść ciosem, czyli nagle miał siłę się bić ciosem na mnie, co to kurwa ma być? Na to się kurwa nie pisałem, mówię, co to kurwa ma być? Ja mogę się bić z Natanem i z ciosem, nie ma problemu, od razu. Ale nikt nie będzie kurwa się tą ustalał na walkę jak Ferrari, mówi, że nie ma siły, a nagle kurwa ma ochotę wyjść z ciosem, kurwa się bić ze mną dwóch na jednego. MMA jeszcze. Ja mówiłem, nie, może być Natan, może być cios, możemy robić tą walkę od razu, może być przedwalka, bo tam się nawet kurwa nie zmęczę. Także nie palcie, kurwa, nie kłamcie, widzu. Ale poczekaj, kto kłamie? No ja ci tak... tylko cytuję, że Natan mówił do końca, że on ale chce. To, że, ale to Natan mówił, prawda? Powiedziałeś, że masz jeszcze inne, innego źródła. Nie będzie oszukiwał ludzi. Słuchaj, nie powiedziałeś, że Natan. Że Natan zapewniał federację, że chcą walczyć do samego końca. No to lecimy kurwa z tematem. Dobra, to będzie trzeba pogadać za sceną. Na wizji podpisujemy kontakt, a nie kurwa na zapleczu cechu jakieś kurwa palicie cały wszyscy kurwa. Stary, bo mnie takie coś kurwa. Że Natan chciał. Albo kurwa kawa na ławę, albo oszukujemy wszystkich kurwa. Mogę się z tymi damy pierdalać i kurwa to obchodzi. Dawać Natana i tego małego ciosa i rozpitala mi kurwa. No i dobra, i to trzeba zrobić z właściciela. No to, kurwa, ja ci tylko lecimy, cytuję. Możemy do rozmowy przejść kurwa na żywo przy wszystkich, żeby każdy wiedział, a nie kurwa palić kurwa. Stary, ja ci cytuję, co mówił Natan głośno. Ale to mówił głośno, że on chce. No bo jakiś cel mówi Natan, że będzie, że chce się z nią bić, że a chuja pali kurwa i kłamie, że on wyjdzie, a tak naprawdę nie wyjdzie kurwa, bo przyjdzie i będzie klepał kurwa. On wszystkich kurwa oszukuje, a jak mówi życie, no to kurwa łykacie wszystko jak pelikany kurwa i tyle. Jebać kurwa, taka kurwa nie powinna mieć w ogóle miejsca federacji kurwa. Widzowie, do was należy decyzja. Federacja Cloud za to całe zamieszanie chciała wam to wynagrodzić, ale to wy podejmiecie decyzję, czy taka walka ma się dodatkowo odbyć. Czyli jeżeli chcecie kupić pay per view, to będziecie mieli jeszcze jeden pojedynek. Tym pojedynkiem właśnie zaczynamy na czacie na YouTubie robić ankietę. Uwaga, czy chcecie pojedynku Gochy Magical z mamą Mopsa? Kapitan Bomba! 91-800. Sekwento! I przyjechał w swoim stylu. No. Opa! 86-400. Co macie sobie do powiedzenia, zanim spotkacie się w klatce? Nie ma co za dużo gadać, jutro Oktagon wyjaśni wszystko. Tak, no wjeżdżam, rozpierdalam i lecę w balet, nie? To będzie naprawdę dobra walka. Na wózku długo nie pobalujesz. Zobaczymy jutro, kurwa, nie? Zwykły chłopak! 56-600. Fistaszek! 57-200. Czy chcecie sobie coś jeszcze powiedzieć, zanim przemówią pięści? Samochód zweryfikuje. Rozjeżdżam. Komar! 57 kg. Nikodem! 56 600.
jeden drugiego przepycha. Jest próba tutaj okazania dominacji. Chodź z powrotem. No co, ostatnio ty mi jednąłeś? Nie zamierzam prowokować. Sprawdzimy się jutro. Masz coś do powiedzenia? No. Wiesz dlaczego, Komar? Bo rozpierdolę cię i będziesz rozbity o szybę. Bo lubię, kurwa, ludzką krew. A, czyli nie kryształ? Weź się tak ocuń, kolego, bo ty, kurwa, nie wiem, czy masz jakieś zapędy, ale ja takich nie lubię. No, masz chyba jakieś zapędy, co? Także ja cię tak leciutko odsunę. Ja pierdolę, że ja muszę z nim walczyć, to jest, kurwa, naprawdę. No tragedia, stary, tragedia. Ludwiczek! 9600! Super Mario! 91 kg! Albert! 102 800! Tutaj, na środeczek, na środeczek! A zresztą, może być tak. Gotowe na wielkie grzmoty? A ty? Ja tak. Na większe? Tylko żebyś nie płakał, chusteczki zabierz do oktagonu. No ty nie weźmiesz żadnych opatrunków. Dopiero po walce założą. Tylko nie płacz, poproszę cię. Ja nigdy nie płaczę. Chłopaki nie płaczą. A ty nie mdlej. Z oktagonu nie wylecisz jak z ringu. No, dokładnie. No, tutaj większe wyzwanie. Albercik, bierzemy i rozjeżdżamy, czempionie. No, jak tak będą się ustawiał, to nawet wyżsi będą. Wiktoria, 63-400. Marianna! Kochani, ja chciałam powiedzieć, że w obliczu tego, co dzieje się na granicy, dla polskich żołnierzy powinny być medale, a nie areszty i kajdanki, także murem za polskim mundurem. Tak, ostatnio dodawałaś mnóstwo postów o tym, jak ci się nie podoba u nas w federacji, o tym, że może odejdziesz, że może nie zawalczysz. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale jakbyś chciała opuścić federację, to ja mogę cię odprowadzić do drzwi, dobrze? Dobrze, to odprowadź mnie teraz. Dobrze, no zobaczymy. Ej, jest waleczka. Marianna? No, dobrze. Mopsu, 73-200. Gawronek! 66-600! Widzowie, to wy tworzycie to show, to wy jesteście najważniejsi i wszystko, co się tutaj dzieje, robimy dla was. Dostaliście pytanie, czy mama Mopsa ma zawalczyć z Gochą Magical i zastosujemy się do tego, co wy chcieliście. Tak jak wspomniałem, robimy to dla was. 57% z 27 tysięcy osób było na nie. Tak więc do tego starcia nie dojdzie. Przykro mi Mopsu, ale jeszcze się zobaczy. To jeszcze raz zrób face to face, jak już masz takie emocje w sobie. Dziękuję wam za wszystkie głosy w ankiecie. Patiro! 92 kg. Mokry suchar! 88-200. Beka jak chuj znał drży. Będą ci zbierać czaszkę z oktagonu. Zobaczysz. Kurwa, wiesz, że to nieprawda, najebie cię. No drżysz, kurwa, coraz bardziej, no drżysz, kurwa. Żeby ci zajebać, już nie mogę wytrzymać, żeby ci zajebać, nie? No nie masz szans, rozpierdolę cię. Nie, żal mi cię trochę, kurwa, żal mi cię, bo tak się boisz. Bo nie zbierał szczękę, zobaczysz. Rzeczywiście Patiro tutaj drży, ale no, czy to jest strach, czy to jest po prostu antycypacja tego, co się wydarzy, ciężko stwierdzić. Jakub! 82-400! Tomasz! Nie no, tyle to nie! 93-400! Ja też chciałem powiedzieć, że dzieci są biedne w Afryce i wczoraj chomik umarł pod Poznaniem i za mundury padnę sznurem i też taką temowę mogę. I chciałem wyzwać tutaj, bo ja nie chciałem chodzić w ogóle w butach, bo Lexi wszystkich opierdala za buty, więc ja chodzę na bosaka od wczoraj, ale chciałem wyzwać też tu kogoś do walki, bo pan Pawłowski, jesteś głupi, masz dwa różne buty, róbmy to. Pod Biedronką, pod Lidlem możesz sobie wybrać dyskont i działamy. Nie no, ja go częściej widzę z bliska niż własną żonę, to już jest rzeczy raz w tym tygodniu, te face to face'y, zaczyna mi się to nie podobać. No. Twoje problemy prywatne nie są naszymi problemami, nie chcę o tym słyszeć. Myślałem, że chcesz o tym słyszeć. Arku. Jakub powiedział jedną rzecz, której mogliście nie usłyszeć. Myślałem, że mniej ważysz. Myślałeś, że mniej ważył, co? Myślałem, że mniej. Trochę za dużo jednak. Gruby jest. No ja właśnie wcześniej, zanim był kontraktowana była walka, powiedziano, że mogę wybrać formułę i jak teraz patrzę, to mogę wybrać sumo. Kamera boy! 111 kg. Nathan! Panie i panowie, 95 kg. Czy chcecie coś powiedzieć?
nie, mu jeszcze raz zróbmy. Zrobimy, zrobimy, ale coś, powiedz to, co mówiłeś, bo tego nie było słychać. Że w szczękę dostałem, no to słabe te ciosy w szczękę. No to jak dostałem? Tak, tak, proszę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jutro będziesz tak tam stał bez ochrony. Spoko, bez ochrony, w klatce. Weryfikacja, ty nawet nie wiesz, kurwa, na kogo ty się piszesz. Jaka waga była? 95 kg. Właśnie chciałem o to zapytać. Bardzo duża przewaga po twojej stronie, jeżeli chodzi o wagę. Czy to ci da przewagę siły, czy jednak przeciwnik, no, będzie przez to szybszy, bardziej żwawy? To znaczy, ja budowałem kondycję na tej wadze, więc myślę, że Nathan bardzo mocno się zdziwi. Nie. Nawet jeśli wpierdalałem maka, to tylko po treningu. Generalnie budowałem kondycję, zobaczymy. Ja nie mówię, że go rozpierdolę, bo mam pokorę. Potem nie chcę jakichś filmików i shotów na internecie, że lekcja pokory, ale znam swoje umiejętności i mam nadzieję, kurwa, że nie będziesz spierdalał z klatki. 16 kg przewagi twojego rywala. Jak się czujesz z tym, że będziesz wchodził jako mniejszy? No grubas, jebany. Jak ja chyba, ile to się chyba? Jak ja? Napnij łapę. O kurwa, dobra. Nie, mierzy to Gracjan, chuja. Panowie, podejdźcie troszkę bliżej, to spróbuję tym mikrofonem was obu połączyć. Ja ci nie uderzę, mówiłem. Ja mam zasady i charakter. Ja ci nie uderzę, jak mówiłem. Nie mam zamiaru. No to chodź bliżej. Hej. Ja ci nie uderzę, mówiłem. No dobra, a to weź ręce do tyłu. Ręce do tyłu. O, i super, zajebiście. Gotowy? No, pierwszy raz tutaj ręce do tyłu i rzeczywiście chyba nikt nikomu nie wystrzeli. Śmierć mu z buzi, muszę odejść. Kurczę. Jak się czujesz z tym, że mówił o opuszczeniu rąk, a... Zróbmy jeszcze raz. Ja go nie uderzę, jak mówiłem, bo mam zasady i charakter. Dobra, panowie, do trzech razy sztuka. Ostatnia próba i proszę, rzeczywiście, powstrzymajcie się. Dobrze. Tylko tyle potrafisz, Melana Cfela. Jutro pierwsza wymiana. Zobaczysz, kurwa, jak cię znokautuje. Frajerze jebany. Za wszystkie wyzwiska do mojej narzeczonej. I wszystko, co robiłeś. Weryfikacja. Jutro. Ty nawet jeszcze nie wiesz. Jeszcze nie wiesz. Nathan? No co? Powiedział Melana Cfela, to musiałem na niego napluć. Gracjan! 79-400. Salim! 80-100. Ja myślę, że wszystko zostało powiedziane. W tym tygodniu dużo się działo. Jutro przechodzimy do czynów. Ja myślę, że tutaj patologii nie będziemy robić, bo tutaj przyjechaliśmy zrobić dobrą walkę. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Jeff Houston! Hello, hello, hello! Cloud MMA! Ah, such a show off! Vampire! Równo 100 kilogramów! All right, ladies and gentlemen, and his opponent making his way to the stage, please welcome Dennis Bad Boy Zawinski. Dennis Zawinski, official weight 106 kilos. Który z was jutro opuści klatkę jako zwycięzca? To jest oczywiste. 95% osób już powiedziało, kto. W chuju to mam. I to jest odpowiedź. Dennis, jest tak wiele osób, które chciałoby z tobą zawalczyć. Czy cieszysz się z takiego rozwiązania, że to wampir stoi naprzeciwko ciebie? Jeszcze zobaczymy, czy zawalczę. Także chciałbym, żeby teraz federacja sprostowała to, co powiedział Alan, nie Alan, tylko Nathan, to dziwka, że przyjął walkę 2-1 ze mną. Także proszę, żeby tutaj Lexi przyszła i sprostowała to, co ta dziwka powiedziała. Lexi, prosto. Okej. Kurestwa nie powinno być w federacji. Jak mówimy, to mówimy szczerze, a nie kurwa, bronimy takie kurwy jak Nathan. Także Lexi, proszę powiedz, czy Nathan chciał i przyjął walkę z Demon 2-1. Tylko szczerze. Masz informacje na ten temat? Czy Nathan przyjął walkę 2-1? Czy nie możesz mówić? Kurde, ja dzisiaj przyjechałam, ja nie rozmawiałam bezpośrednio z Nathanem, więc ciężko mi powiedzieć, ale wiem, że Dennis bardzo chciał zawalczyć. Zaraz się zapytam, czy Nathan chciał i dam informację. Dobrze, w takim razie dowiemy się, żeby prawda była podtrzymana. Nathan nie chciał, jeśli ja chcę bardzo, także jeśli do tej walki mogę zrobić przed walkę z Pasternakiem, zrobić wcześniej z nimi i później mogę wyjść do main eventu. Jak się ty w ogóle z tym czujesz i czy ty się zgodziłbyś na coś takiego wychodzić już na lekko chociaż, ale no użytego, że tak powiem, zużytego Dennisa? Znaczy dla mnie to jest oboje... No wiesz, dla mnie jest to obojętne, ale
No Denis jest prawdziwym kotem, muszę przyznać. Chce zrobić walkę jeszcze przed naszą. Nie no, szacunek. Duży szacunek. I niech Lexi to prostuje. Tak, dostałam informację, że Nathan Marcon chciał zawalczyć z Denisem, ale była osoba trzecia, istotna w tym pojedynku, która nie zgodziła się i dlatego nie doszło do tej walki. Kacper! 89600! And now, ladies and gentlemen, the second man in this challenge who you'll be seeing in round number two, Zbigniew Bartman! Official weight for Zbigniew Bartman, 100 kilos. And here is the third man answering the AJ Challenge. Please welcome Adam AJ Youssef. No i ponownie człowiek, który postanowił, że interesuje go tylko najwyższy poziom, interesuje go tylko najcięższe wyzwanie. Będzie walczył z dwoma przeciwnikami, nie na raz, ale jednym po drugim. The man answering the AJ Challenge, Adam Youssef, 98 kilos. A więc 98 kilogramów. I zapraszam, będziemy tutaj robić dwa face-to-face'y, a więc najpierw Kacper kontra AJ. I co macie sobie panowie do powiedzenia? Kacper mówił, że nie jestem taki duży, jakby się wydawało, ale myślę, że tyle powinno wystarczyć. Ja myślę, że byli więksi. Może lepiej nie wyglądali niż ty, jeśli chodzi o bodybuilding, ale jeśli o sporty walki, to myślę, że byli trudniejsi. Jutro się okaże. Wiecie, jak to się mówi, duże drzewa się ciężko ścina, ale później jaki huk, nie? Nic na to nie powiem, to trzeba już tylko pokazać, tak? Ja wiem, że mięśnie nie wygrywają walki, ale myślę, że tutaj może być inaczej. Okej, bez słów. A co powie AJ? Idealny wzrost.